Witam Was bardzo serdecznie. W tej chwili nagrywam kolejny unboxing z modeli polskich. Dwie ciekawostki, dwa wagony, które ukazały się też w sumie niedawno. Zrobił je Tirik właśnie, dlatego postanowiłem właściwie od niej zacząć unboxingi. Dwa wagony, jeden nieryflowany, drugi ryflowany. Oba są wagonami chłodniczymi. Zacznę może od tego wagonu tutaj poznańskiego, Poznań Garbary. Oczywiście są to wagony z epoki trzeciej, 76777. Już otwieramy. Ładnie tutaj, jeśli chodzi o to, to Tilik dość ładnie pakuje te wagoniki. I już tutaj dostaliśmy się do środka. Pięknie. Wagon o numerze 705844. Już go tutaj wyjmiemy z pudełka. Jest on, ma wiele szczegółów. Proszę bardzo, tak wygląda ten wagonik. Tak jak widzicie, SLMSH. Mamy tutaj napisy. Proszę bardzo. Ostrożnie przetaczać, dużo detali, drabinek. Mam już podobne wagony, to znaczy podobne, zupełnie innej konstrukcji, dłuższe wagony chłodnicze Tiliga bułgarskie. Tym razem mamy tutaj do czynienia z wagonami polskimi. Stacja macierzysta Poznań Garbary, jeżeli dobrze widzę. O. DOKP Poznań. Proszę bardzo. Bardzo ładny wagon. Jeszcze tutaj podwozie pokażę. Nie będę tego wagonu chował. Pokażę Wam drugi wagon. Ten był ryflowany. Następny wagon jest nieryflowany. Już szybciutko otwieramy ten pudełko. Tutaj akurat nie mamy napisu już konkretnego, skąd ten wagon jest. Zresztą jest też podana inna konstrukcja tego wagonu. Proszę bardzo. Tutaj widać też te wszystkie części dodatkowe do montażu. Wagon jest bardzo długa konstrukcja, z tego co tutaj widzę. IB CH QSS-X, także jakiś w ogóle jakaś magiczna nazwa, ale wagon jest podobny, z tym, że nie ma ryfli, tak. Prosimy o ostrość. U góry mamy te czopy białe, ale bok generalnie jest taki sam. Jest tylko wzmianka o ZNTK Ostrów. Podejrzewam, że chodzi o Ostrów Wielkopolski. Proszę bardzo. Wagon praktycznie identyczny, spoza właśnie tą budą, która jest właśnie nieryflowana. Bardzo ładne dwa wagoniki. Więc cóż, nie będę się już tutaj w szczegóły wchodził. Po prostu zrobię ładny tutaj zdjęcia tych wagonów i do zobaczenia z nimi na torach. Cześć!